Bitwa Warszawska, a właściwie Batalia Warszawska, to jeden ze szczytowych momentów niewypowiedzianej wojny polsko-bolszewickiej. Ta wojna zaczęła się na przełomie 18-19 roku, przede wszystkim starciami o Wilno. Potem walki przeniosły się pod Berezę Kartuską, w inne miejsca, aż przełomem stała się wyprawa kijowska, czyli wojna o wolną Ukrainę. Niestety nie z plany Piłsudskiego nie spełniły się, ponieważ Ukraińców nie było stać na to, by stworzyć potężną, silną armię. Stworzyć zaledwie 30 tysięcy swoich sił, które nie były zdecydowanie niewystarczające. Warto pamiętać, że w szczytowym momencie 20 roku mieliśmy armię przekraczającą 1 milion ludzi, co po 15 miesiącach, no, półtora roku mniej więcej funkcjonowania odrodzonej Rzeczypospolitej było wysiłkiem niesamowitym dla, jak wówczas obliczano, 16-milionowej społeczności polskiej w tych granicach, gdzie Polska mogła funkcjonować. W planach bolszewickich były dwa fronty. Front północny, którym dowodził Tuchaczewski, który szedł w kierunku Warszawy, i dalej miał połączyć się z rewolucją niemiecką, bowiem Lenin nie bardzo wierzył, że w Rosji można zbudować państwo socjalistyczne. Uważał, że przeniesienie rewolucji do Niemiec będzie taką okazją do tego, żeby mogła ta rewolucja przenieść się na cały właściwie świat. Drugi front, który poszedł na południe, na Lwów, front dowodzony przez Jegorowa, po zajęciu Lwowa miał skierować się na Austrię, Węgry i dalej na Włochy. To był ten podbój Europy, przeciwko któremu stanęła Polska, przeciwstawiając się całą swoją siłą przeniesieniu ideologii komunistycznej bolszewickiej na Zachód. Najważniejsze wydarzenia rozegrały się rzeczywiście pod Warszawą, bo Warszawa była symbolem dla całego społeczeństwa polskiego. I tutaj były trzy różne bitwy o Warszawę. Pierwsza to jest Przedmoście Warszawskie, które miało cztery linie obronne, przy czym właściwie pierwsza była najmocniej zorganizowana, bo generał Latinik, dowodzący tutaj tym frontem północnym, wyraźnie nie chciał, żeby żołnierze opuszczali pierwsze linie, wiedząc, że są jakieś umocnienia na liniach kolejnych. I stąd później ta zapiekłość w walkach, gdy bolszewicy przerwali front pod Ossowem najpierw. Tu został już 14 front załatany po 7 wielkich atakach bolszewickich. I pod Radzyminem, które to miasto przechodziło z rąk do rąk i było takim zagrożeniem dla całej Warszawy, bo gdyby tędy bolszewicy przeszli, mogliby zagrozić Warszawie. Warszawa musiała być utrzymana, dlatego żeby w tym czasie skoncentrowały się wojska na południu, na froncie środkowym, dowodzonym przez generała Edwarda Śmigłego-Rydza, złożony z dwóch armii, które to armie miały zadać ostateczny cios wojskom Tuchaczewskiego, uderzając z Nadwieprza. A jednocześnie na północ od Warszawy, ku granicy pruskiej, usytuowana była armia piąta generała Sikorskiego, który miał związać siły bolszewickie na tyle, żeby w ostatecznym rozrachunku nie mogły one przedrzeć się na teren Prus i tam szukać dla siebie ratunku. Wszystko zależało od tego, na ile Warszawa wytrzyma na swoim przedmościu. I dlatego bardzo wszystkim zależało, żeby ta wyrwa w Radzyminie została odzyskana, i to się stało rzeczywiście w dniu
16 sierpnia, wtedy, kiedy ruszyła ofensywa znad Wieprza. Dwie armie bolszewickie były uwikłane z jedną armią polską, tą piątą Sikorskiego, związane walką i tutaj mimo, że siły polskie były w mniejszości, to jednak zdominowały wojska bolszewickie. Także utrzymanie Warszawy pozwoliło na wykonanie manewru znad Wieprza. Jednocześnie gdyby wojska Budionnego zgodnie z rozkazem naczelnego wodza Armii Czerwonej ruszyły spod Lwowa i uderzyły albo w bok dwóch polskich armii atakujących z Nadwieprza, albo by się związały walką, albo by mogły wyjść nawet na ich tyły. I to byłoby bardzo niebezpieczne. Szczęśliwie Budionny i towarzyszący mu komisarz Stalin zdecydowali, że nie będą wykonywali rozkazu Jegorowa. I to jest też jakiś swoisty element w tym określeniu, które Batalia Warszawska zyskała, że był to cud nad Wisłą. Bo rzeczywiście wojska bolszewickie atakujące Warszawę liczyły na to, że po tej pogoni za Wojskiem Polskim Warszawa jest w ich zasięgu, że będą przez dwa dni mogli tutaj swobodnie rabować. A tu nagle przychodzi kontruderzenie i oni zaczynają przegrywać. Jednocześnie pod Warszawą zdarzyły się takie sytuacje, gdzie Polacy wykorzystali właściwie wszystkie błędy bolszewików, podczas kiedy bolszewicy nie wykorzystali naszych błędów. Między innymi nie wykorzystali informacji o tym, że szykuje się kontrofensywa z Nadwieprza na podstawie materiałów znalezionych przy zabitym majorze Drohojowskim. Tuchaczewski uznał to za prowokację polską. Podobnie było z, i to jest chyba najważniejszy przejaw polskiej myśli, mianowicie czytaliśmy depesze bolszewików. Ten radiowywiad jest czymś znakomitym w tej wojnie. Piłsudski skwitował to w ten sposób, że po raz pierwszy my wiedzieliśmy znacznie więcej o wrogu niż wróg o nas. Jednocześnie to za symbol może uchodzić, że potrafiliśmy dzięki radiostacji, która była bliżej wojsk bolszewickich tu w Warszawie, zagłuszać ich radiostacje z Mińska i zagłuszać to nie czym innym, tylko tekstem Pisma Świętego. To zakrawa na swoisty symbol wojny cywilizacyjnej. I to są te elementy, które stanowią składowe cudu, tak jak rozbicie radiostacji przez niesubordynowaną decyzję porucznika Pogonowskiego, późniejszego kapitana pośmiertnie awansowanego, który kilka godzin wcześniej przed rozkazem ataku zaatakował sztab bolszewicki, przez co okazało się, że wojska bolszewickie przez dwa dni szukały swojego dowództwa. Podobnie było z ułanami na północy, gdzie także armia Szuwajewa została sparaliżowana na dwa dni przez rajd polskich kawalerzystów. Takich przypadków incydentalnych było dużo, a one się składały na zjawisko cudu, bo po prostu sytuacja stworzyła takie warunki, że wszyscy oczekiwali przecież klęski Polski, przecież ambasadorowie wynosili się do Poznania, bo w obawie przed zajęciem Warszawy przez bolszewików i liczyli, że tam jeszcze uda się może jakoś uratować tę Polskę. Natomiast tutaj nastąpił jednak wielki przełom. Myślę, że także warto wspomnieć o Armii Ochotniczej, bo przecież łącznie w
od początku odzyskania niepodległości do 20 roku mieliśmy około 200 tysięcy ochotników, z czego z połowa to są ochotnicy z 20 roku. Uczniowie ze swoimi wykładowcami szli na front. To spajało. Podobnie jak w każdej parafii powstawały komitety pomocy żołnierzom i ich rodzinom. Żołnierz wiedział, za co się bije i chyba najpiękniej określił to Stefan Żeromski w swoim eseju Na plebanii w Wyszkowie, gdzie napisał, że właściwie dwom kategoriom ludzi zawdzięczamy w 20 roku sukces. To jest tym, którzy posiadali cokolwiek, czy to fabryki, czy domy, czy ziemię, i oni mieli się za co bić. Natomiast druga kategoria to są ci, którzy byli pozbawieni wszystkiego. Bezdomni często i bezrobotni. Ale oni walczyli za odzyskany kraj. Ten kraj im nic nie dał jeszcze, ale był wartością przekazaną po prostu dziedzictwem przez przodków. I to zderzenie propagandy bolszewickiej, która miała nieść wolność, właśnie takim przede wszystkim proletariuszom, przez nich została właściwie zdyskredytowana ich postawą w obronie ojczyzny. Bitwa warszawska nie zakończyła się ostateczną klęską sił Tuchaczewskiego, który wycofał się za Niemen i tam gromadził swoje siły do kontruderzenia. Dlatego trzeba było jeszcze raz wysiłku Wojska Polskiego i naczelnego wodza, żeby w batalii niemieckiej dopiero móc pogrążyć siły bolszewickie, których wysłannicy z Kremla, gdy ich wojska lustrowali, stwierdzili, że tymi wojskami już nic nie można zrobić. Trzeba myśleć o rozejmie i pokoju. I dlatego bitwa niemieńska była tą ostateczną pieczęcią, która zakończyła krwawą wojnę 20 roku o Polskę być albo nie być.